Cześć, z tej strony Graj Kolektyw. Tutaj Włody. Nich. Dziwka. Mary. Koniu. I Dziw. Myślę, że zaczniemy właśnie od przedstawienia pewnej tajemnicy. Tajemnicy Mrocznego Lasu. Lasu Cieni. Ponieważ chcielibyśmy zaprosić Was na kampanię w grze Pathfinder, którą właśnie rozpoczynamy. Ja będę mistrzem podziemi i w owym tajemniczym lesie nasi bohaterowie będą odkrywali wiele, ale to wiele tajemnic. Jednak nie są to typowi bohaterowie. Zwykle spotykamy się z potężnymi paladynami, kapłanami, wojownikami, którzy ruszają hej ku przygodzie. Tym razem będzie inaczej. I myślę, że to sami gracze powiedzą, kogo spotkacie na szlaku. Ja wcielę się w starożytnego, zaklętego kiedyś w kamień barda. Został on niedawno ożywiony i teraz jako ruchomy posąg będzie przemierzał tajemniczy las ze swoim towarzyszem na ramieniu. Ze swoim towarzyszem na ramieniu, którym jest szczurzyca o wdzięcznym imieniu Pestka, która do tej pory przyzwyczajona do gwaru i ruchu ulicznego oraz błota i wszelkich zanieczyszczeń znalazła się w lesie, trochę czystszym niż jej dotychczasowe środowisko. I bardzo, ale to bardzo docenia, że posąg ma pewien talent, który ona również pokochała. Las jednak jest dość niebezpieczny, a niektórzy trafiają tam przypadkiem. I tak też pewna bohaterka znalazła się w owym miejscu. Cori to Chandlering, potomkini potężnej wiedźmy, no, ale wiecie jak to jest z matkami, nie zawsze chcą być ze swoimi dziećmi. W związku z czym wychowywał mnie pewien młynarz, ale zniknął. I tak trafiłam do lasu i do małej świątyni opuszczonej w środku tej gęstwiny, gdzie spotkałam mnie. I wcale nie była to opuszczona świątynia, ponieważ ja tam mieszkam. I ugościłem resztę bohaterów. Będę grał wybaranym druidem, który opiekuje się tym fragmentem lasu i dba o to, żeby się niczemu tutaj krzywda żadna nie działa. Aż pewnego dnia pojawił się tajemniczy wędrowiec. Stary potomek Gina, który wyszkolony jako mnich do tego, żeby siać zniszczenie i strach po wszystkich okolicznych wioskach imieniem Agwezjamesz, który naprawdę chciałby już wyluzować. Jakby mówcie mi Wezji i bardzo, bardzo chciałbym po prostu znaleźć swoje miejsce w świecie, bo mam wrażenie, że to, co wybrał mi mój mistrz, to nie jest do końca to. Właśnie. Każdy poszukuje jakiegoś marzenia, właściwie może już je ma i chce je spełnić. Są różnice, ale są również i powiązania. Każdy skrywa swoją z tajemnic, która zapewne ujrzy światło dzienne, albo i nie. Tego dowiemy się w zbliżającej kampanii, którą chcemy podzielić się z Wami. Serdecznie, ale to serdecznie Was zapraszamy i liczymy, że będziecie nas odwiedzać.